Słuchajcie, mamy kolejnego vloga dzisiaj, dlatego że czekam na mikroporty, ponieważ przełączanie non-stop głównego mikrofonu między laptopem a głównym komputerem wiąże się z przestawianiem tu niemalże biurka. Jest to naprawdę uciążliwe, więc jeżeli nagrywam coś na, z zewnętrznego kompa, no to jest to na, naprawdę problem, a poprzedni mikroporty, które miałem, w domu zrywały połączenie mniej więcej po minucie. Nie da się tego używać, kiedy po 20 razy startujesz film, i po 15 minutach nagrywania, zorientujesz się, że coś jest niehalo. No więc mamy vloga. Mamy kolejną kretyjską dramę w Linuxie. Opiszemy sytuację, potem powiem, co o tym wszystkim myślę. To jest pan Kent Overseat. Pan Overseat jest twórcą BCHFS-a. To jest system plików, który jest powiedzmy mariażem pomiędzy btrfs i ZFS-em. Ma on dużo prostszą i czystszą bazę programistyczną niż dwa poprzednie, i w zasadzie jest czymś, co ma być połączeniem najlepszych opcji obydwu tych systemów plików. No i niby wszystko fajnie, zostało to wprowadzone do kernela 6.7 w styczniu 2020. 4, a teraz pan Kent został z fundacji Linux i z fundacji i z możliwości tworzenia tego systemu plików dla Kernela wyrzucony. Nie wolno mu tego robić. Dlaczego? Ten oto wymuskany korporacyjny miesiaczek z Intela pod tytułem Dan Williams jest osobą, jedną z osób, która prowadzi Linuxową komisję do spraw etyki, tak zwany COC, Code of Conduct, czyli to jest kodu zachowania, jakkolwiek to nazwać. Mi się to bardziej kojarzy z takim gumowym, co go trzymał kiedyś w ręku yy, niejaki pan palikot, palikot. No i ustami tego właśnie pana komisja do spraw postępowania wydała takie oto oświadczenie. Komisja do spraw postępowania doszła do wniosku że twoja pisemna obraza innej osoby w naszej społeczności wymaga akcji z twojej strony, by naprawić szkody, jakich dokonałeś tej osobie oraz całej społeczności. Podjąłeś niewystarczające działania, by przywrócić wiarę społeczności produktywną, techniczną dyskusję. Bez obaw o kolejne personalne ataki. Podążając za odpowiednią interpretacją kodu postępowania, yy, rekomendujemy następujące działania: wykluczenie henta-oversita z wszelkich partycypacji, czyli wszelkiego uczestnictwa w dalszym rozwoju jądra Linux. W procesie tym, Kod zostanie usunięty z Kernela 6.13. Myk polega na tym, że nie tylko 6.13, ale jak poczytamy gdzieś dalej, nie chcę Was już tutaj męczyć, to będzie to usunięte też z wszystkich wcześniejszych wersji tegoż Kernela. A co napisał Kent Overseat? Tu jest link do tej niesamowitej obrazy. Obrażany jest pan Mike, Michael, Hoko, Linux. Obraza przejmuje następującą postać. Michale, jeżeli myślisz, że krasowanie, czyli załamywanie procesu jest akceptowalną alternatywą dla obsługi błędów, nie ma dla ciebie miejsca w miejscu, gdzie pisze się kod kernela. Byłeś, byłeś przerażająco natarczywy w wysuwaniu jednego złotego pomysłu za drugim. I to jest obrazą dla wszystkich, których ktośkolwiek do cholery obchodzi yy, pisanie kodu, na którym można polegać. Stabilnego kodu. Weź przebadaj sobie głowę i weź wypierdaj stąd z tym całym gównem. No więc za jedną wypowiedź yy, mocno emocjonalną facet, który od yy, dłuższego czasu pisze System plików, który może być bardzo dobrym systemem plików i może być przyszłościowy dla Linuxa, biorąc pod uwagę to, że to jest system plików oparty o licencję GL, czyli GPL 2 lub 3, gdzie są problemy z, implement z implementacją ZFS-a, właśnie na poziomie licencyjnym, zostaje wyrzucony z fundacji Linux i jest z możliwości, i jest zabrana możliwość rozwijania tego systemu plików tamże oraz implementowania go do kernela. Teraz, jeżeli się przyjrzymy, to pan, który jest wyrzucającym, jest pracownikiem dużej korporacji pod tytułem Intel, Pan obrażany jest pracownikiem czegoś, co należy do dużej korporacji, mianowicie SUSE, który należy do Nowela, a pan, który jest wyrzucany, czyli pan Kent Overseat jest self-employed i można go sobie znaleźć na nidzie Czy ktoś tu widzi pewne zależności? Bo ja tak, facet opisuje się jako Kent Overseat, kernel hacker and storage guru, czyli guru storage czyli tych rzeczy, których, które nazywamy między innymi dyskami, jest niepowiązany z nikim. Wątpię, żeby był to przypadek. Czyli de facto za Nomen Omen Pierdołe oraz to, że pan Kent Oversit stwierdził, że nie będzie się grzecznie czołgał i przepraszał oraz lizał w stóp, został wywalony z możliwości e, pisania swojego kodu dla kernel przez gościa, który właściwie jest za plecami, ma wielką korporację, bo obraził gościa, który za plecami ma wielką korporację. Dużo lepsze teksty rzucał do ludzi Linus Torwald i cała masa jeszcze innych osób mocno powiązanych z dużymi korporacjami. Dla mnie te całe Code of Conduct, które bardziej mi się kojarzą z takim bardziej gumowym urządzeniem, do robienia sobie dobrze gumowym urządzeniem, Dokładnie z tym mi się kojarzą. Służą do wywalania ludzi, którzy nam w jakikolwiek sposób nie pasują albo nie da się ich kontrolować, bo nie są naszymi pracownikami. I niczemu innemu więcej to nie służy. Z tego też powodu, z tego też powodu, moi drodzy, ja się z tego radosnego systemu zwanym Linux będę zawijać. Stąd są moje testy BSD i tego typu rzeczy. Ja siedzę na tym. Linuksie lat naście. To nie znaczy, że ja nie będę robić Linuksowego kontaktu, kontentu. Ja po prostu nie chcę siedzieć na czymś, co za moment yy, może się rozpaść w taki czy inny sposób, bo coś komuś nie będzie pasowało. Dzisiaj usuwamy jednego gościa, który nie ma nic wspólnego z korporacjami. Jutro ktoś coś. Yy, powie nie tak i wyleci nam na przykład z systemu BTRFS, albo wyleci nam X4, bo dlaczego nie, albo cokolwiek innego. Weźmy przykład ruskich deweloperów, którzy wylecieli za to, że są ruskimi deweloperami, a robili sterowniki dla takich rzeczy jak Lenovo i tak dalej. To, że sobie gdzieś tam ktoś w jakimś rządzie napisał, że chodzi o duże firmy ruskie, no spoko, tylko Ci ludzie mogli być powiązani na zasadzie takiej, że raz kiedyś zrobili dla kogoś jakiś kontrakt i starczy, tak? Nawet mały. Jest to po prostu kuźwa śmieszna, albo robimy coś technologicznego, albo po prostu próbujemy zagarnąć sobie cały projekt i odciąć od niego ludzi, których nie jesteśmy w stanie kontrolować. Wydaje mi się, że to, co się odpiertrala od lat w fundacji Linux i w ogóle w Linuxie jest tą drugą opcją, czyli wywalamy tych, którzy nie jesteśmy, w, których nie jesteśmy w stanie kontrolować. W związku z powyższym wolę sobie przejść na również przesiągnięty korporacyjnie system, jakim jest BSD, również przesiąknięty jest on pewną ideologią polityczną, można ją lubić, albo nie, to nie ma znaczenia. Natomiast ta ideologia. Yy, Społeczno-polityczna w BSD nie jest widoczna. To znaczy, ludzie, którzy robią BSD, zajmują się robieniem jak najlepszego systemu, a nie robieniem jakiegoś gnoju, po to, żeby robić gnuj. A dlaczego tak jest? Ponieważ kernel to tylko kernel, a cały system wokół kernela Linuxowego to jest tak naprawdę gnulant, robiony przez ludzi z całego świata i właściwie ciężko jest to kontrolować, więc trzeba kontrolować główną część systemu, czyli Kernel. Natomiast w przypadku systemu BSD BSD jest całościowo tworzone i prowadzone przez fundację FreeBSD tak naprawdę przez korporację, która się kryje pod nazwą fundacja. I dlatego, że oni mają nad tym pełną kontrolę od A do Z i mogą sobie kontrolować, kogo chcą, jak chcą, to tam to działa, płynnie robimy system bo mamy nad wszystkim kontrolę a w Linuxie dlatego że tej kontroli mamy za mało nad wszystkim dookoła robimy tego typu głupie jazdy i niezależnie czy chodzi o jazdę z panem oversitem czy chodzi o jazdę z panem który robi środowisko graficzne Hyperland po prostu pozbywamy się pod jakimkolwiek pretekstem ludzi których nie jesteśmy w stanie kontrolować a deweloperów którzy są deweloperami niezależnymi kontrolować się nie da. Można ich co najwyżej wyrzucać. Ja mam tego serdecznie dosyć. Kontent linuxowy będę robić nadal, ponieważ produkcja kontentu linuxowego na BSD jest dużo łatwiejsza chwilami niż nawet na Windowsie, gdyż mamy coś takiego jak linuxolator i w zasadzie działa to jak Windows subsystem for Linux, czyli to co w Windowsie jest pod systemem Linuxowym, powinno być to Linux subsystem po Windows. No, ale oczywiście nazwa Windows musi być zawsze pierwsza. To coś takiego w BSD mamy od Jezus Maria, bardzo dawna i nazywa się to po prostu Linuxolator jest to tak zwany Linux Jail. Działa to świetnie i mogę robić to, to co robić dzisiaj dla was spod Debiana również spod Bezli a tej całej posranej otoczki mam naprawdę po 20 latach serdecznie dość to by było tyle jeżeli chodzi o moje vlogowe wynurzenia do zobaczenia następny film będzie właśnie pierwszą częścią konfiguracji czystego FreeBSD od zera do desktopu druga część to będzie już cyzylowanie tego systemu w ten sposób, żeby dało się go używać jako codziennego desktopu. A ja myślę, że po kilku miesiącach testów na drugim desku odpalę Wam film już nie Spot Debiana, a Spot D. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia.